Klubowicze. Kibice, tak jak zaproponował Maxi Ziom, dzisiaj draft klubowicza. Czyli? Wybierasz zawodnika, który grał w najmniejszej ilości klubów, co równa się z tym, że był wiernym klubowiczem i nie zmieniał barw często lub w ogóle ich nie zmieniał. Dzisiaj właśnie tego typu draft FIFA 19. Lecimy! Zapraszam do zakupu coins na supercoinsy.pl. Monety otrzymacie szybko i bezpiecznie. A z okazji Team of the Season do każdego zamówienia na co najmniej 300 000 dostaniecie w prezencie kartę TOTS. Z kodem rabatowym KIBIC macie dodatkowe 10% zniżki. Link w opisie, polecam. Moi drodzy, propozycja Maxi Zioma to jedno, ale wasze łapki w górę to drugie, bo właśnie pod tym komentarzem zgromadziliście ich 327. W związku z tym właśnie też zwróciłem na to uwagę i dzisiaj tego typu draft. Ale co robimy za tydzień we wtorek o 15:30? Standardowo, bez żadnych zmian, to również zależy od was. Także teraz zapraszam do sekcji komentarzy, dajcie swoją propozycję odnośnie tego, co robimy za tydzień, czym kierujemy się przy wyborze zawodników. No i oczywiście łapkujcie te propozycje, które wam się spodobają. No i ogólnie jak odcinek ten wam się spodoba, też łapka w górę mile widziana. Maxi Ziom nie podał więcej szczegółów odnośnie pozostałych wyborów, w związku z tym ikony standardowo, tak jak u nas, mają pierwszeństwo. Zapraszam, lecimy z wyborem zawodników. No to cyk, myk, fyk, pieniążki poleciały, 15 000 monet, wybór formacji, tutaj zdecydujemy się na... Idźmy w to, co lubię, czyli 4-3-3 z defensywnym pomocnikiem, proszę bardzo. I nasz kapitan, kto będzie u nas kapitanem? Ryan Giggs, nie może być inaczej, gościu, który całą karierę spędził w Manchesterze United, także to jest draft właśnie klubowiczów, zawodników, którzy najwięcej grali w jednym klubie. FIFA chyba wie, o co tutaj chodzi. Wybieramy w związku z tym Ryana Giggsa, ikonę Prime. Fantastycznie nam się to rozpoczyna. Zobaczmy, kto następny. Uwaga, napastnik, a tutaj, moi drodzy, trzeba teraz posprawdzać. Okej, moi drodzy, posprawdzałem wszystko z tej piąteczki. Najwierniejszy okazuje się ten, który właśnie pokazuje tak, czyli Luis Suárez. Szybko patrzę, raz, dwa, trzy, cztery, 5 klubów w swojej karierze. Zaczynał karierę w Nacional, później przeniósł się do Groningen, następnie Ajax, z Ajaxu do Liverpoolu, a teraz już kontynuuje swoją piłkarską karierę w FC Barcelonie, także Luis Suarez. Piłkarze sprawdzeni, najwierniejszym z nich, czyli tym, który najmniej zmienia kluby, Shaqiri, bo miał ich w sumie 5. 3 graczy wybranych, lecimy z kolejnym, środkowy pomocnik, zobaczmy kto tutaj, uwaga... ten Bernardo Silva tam podnosi rękę, czyżby to on? Sprawdźmy. I moi drodzy, potwierdziło się, Bernardo Silva nie bez przyczyny podnosi tą rękę, ponieważ był tylko w 3 klubach. Rozpoczynał karierę w Benfice, później przeniósł się do Monako, wrócił do Benfiki, znowu do Monako i z Monako przyszedł do Manchester City, czyli był w 3 klubach, a teraz będzie w 4, bo moim drafcie. Tutaj wybór jest prosty, zdecydowanie pada on na Alana Dżagojewa, który w CSKA Moskwa jest od 2008 roku. Także ponad 11 lat, wybieramy Rosjanina, lecimy dalej. Kurczę, w sumie pomyślałem, że wybór padnie na De Jonga, przecież on jest prawdopodobnie wychowankiem Ajaxu, ale jednak okazuje się, że przyszedł tam z Willem, ale już też wiemy, że przychodzi do Barcelony, czyli 3 kluby w jego karierze. Natomiast jeżeli chodzi o Sergio Busquetsa, no to on zaczynał w Jebaktarase, przeszedł do szkółki Barcelony, no i odtamtąd już od... moi drodzy, 2005 roku jest związany z FC Barceloną, także wybór może być prosty. Sergio Busquets. Lecimy z obrońcami, zobaczmy. Lewa obrona, kto tutaj? Może jakaś ikona albo ktoś... I moi drodzy, wybór pada na Totsa, Andrew Robertsona, który, już wam mówię, zaczynał w Queens w Szkocji, później przeniósł się do Dundee, czyli drugi klub, następnie Hull City i z Hull powędrował do Liverpoolu, w którym gra od lipca 2017 roku. I moi drodzy, cóż to będzie za wybór, a mianowicie Loic Perrin od 2001 roku w Saint-Étienne. Ależ to jest zawodnik, no chwała mu za to, oczywiście wskakuje do składu środkowy obrońca kolejny. Zobaczmy, na kogo teraz padnie. Virgil van Dijk na totach. Tutaj zawodnicy są wspaniali, ale niestety wybór pada na Niemca Hobedesa, który wystąpił w najmniejszej ilości klubów, ponieważ zaczynał w Haltern, później przeniósł się do Schalke, czyli to jest drugi klub, następnie przebijał się tam w szczeblach młodzieżowych do seniorskiej reprezentacji Schalke, później był Juventus, czyli trzeci, i Lokomotiv Moskwa, czwarty zespół Hobedesa. Tym razem wybór pada na Włocha z Romy, czyli Florenciego, który był tak naprawdę tylko w dwóch klubach. Rozpoczynał w Romie, później przeniósł się do Crotone i tak kilka razy szedł tam, wracał i nigdzie więcej nie był, czyli dwa kluby w jego karierze póki co. I tutaj lekkie zdziwienie, bo w sumie pomyślałem, że Onana powinien być tym wyborem, ale jak sprawdzam, najpierw Eto Academy, później Barcelona, bardzo długo, do 2010 do 2015 był w Barcelonie, tamte inne szczebelki, wiecie, pią się do góry i przeszedł do Ajaxu, także trzy kluby w jego karierze, a Marc-André ter Stegen tylko dwa. Borussia Mönchengladbach i później przeszedł do Barcelony. Tutaj akurat wybór pada na najlepszego zawodnika, jaki nam się pokazał, czyli Ayo Perez z Newcastle, Hiszpan, który grał tylko w dwóch klubach. Zaczynał na Teneryfie i później przeniósł się właśnie do Newcastle. Także witam Informa, lecimy dalej, zobaczmy kto tym razem, może jakaś ikona, albo ktoś jest ikona George Best, tym razem bez sprawdzania. I moi drodzy, wszystko wskazuje na to, że kolejny w naszym zespole będzie Niemiec, następny Niemiec, Barkfrede, a to wszystko dlatego, że grał tylko w dwóch klubach. Hessingen, młodzieżowy klub jakiś tam, i później jak przyszedł do Werderu Bremen, do tych młodzików też awansował i dalej jest od 2008 roku w pierwszym składzie Werderu Bremen. Proszę bardzo, kolejny zawodnik z ławeczki, zobaczmy kto tym razem nam się trafi. Ależ tu są zawodnicy, no to jest jakieś niesamowite, aż sam jestem ciekaw, który z nich grał w najmniejszej ilości klubów, a co za tym idzie, będzie pasował do naszego draftu. Sprawdźmy to. Wybór pada na dobrego, ale no niestety nie najlepszego z tej piątki, a mianowicie tego, który jest po środku, czyli Artura z Barcelony, występował tylko w dwóch klubach. Rozpoczynał karierę w Gremio i przeniósł się do Barcelony. I wszystko wiem, Jordi Alba, wychowanek Barcelony, ale gdzieś tam uciekał, żeby się ogrywać. Natomiast Dani Carvajal, Real Madryt, poszedł do Bayernu Leverkusen i wrócił do Realu, czyli tylko dwa kluby. Wybieramy Hiszpana, nie z Barcelony, a z Realu Madryt. I po prostu kolejny TOTS wędruje do nas do składu, ponieważ Matt Clark rozpoczynał w Ipswich, później przeniósł się do Portsmouth i tak sobie przychodził tylko między tymi dwoma klubami, w związku z tym dwa kluby w jego karierze. Lecimy z drugim bramkarzem, zobaczmy kto tutaj, jaki będzie wybór. Jens Lehmann. Kolejna ikona. Ok, moi drodzy, tutaj wybór jest pomiędzy Grimaldo a Sterlingiem, ale patrząc na obie te karty, to weźmiemy zdecydowanie Grimaldo. Witam pana, 4 do końca. I wszystko wskazuje na to, że w tej piątce wybór padnie na Giovanniego Lo Celso, czyli Argentyńczyka z Realu Betis, ponieważ rozpoczynał karierę w Argentynie Rosario, później przeniósł się do PSG, a następnie Real Betis i nigdzie więcej nie grał. Także trzy kluby póki co w jego karierze. 3 do końca, moi drodzy. Zobaczmy, kto będzie kolejny. Chyba ktoś słabszy. Kylian Mbappé. Ulala, c'est le magnifique. Moi drodzy, tutaj wybór jest pomiędzy dwoma Francuzami. Dubois, czy jakoś tak grał w dwóch klubach, Nantes i Olympique Lyon, natomiast Kylian Mbappé występował w Monaco oraz oczywiście PSG. Tutaj chyba wiecie na kogo postawię. Nie do Boisa. Oczywiście Kylian Mbappé. 2 do końca. Lecimy. Zobaczmy kto następny. Moi drodzy. Czas na srebrnego. Wiecie co? Tutaj może przyspieszymy. Zrobię po prostu tak, że dam im prawo wyboru. Niech się wybiorą sami. Uwaga. Wybór pada na Rossina, Włocha. Może się udało, może nie, ale srebrny nie jest to takie ważne. Mam nadzieję, że mi wybaczycie. Ostatni zawodnik w naszym drafcie to... Z tego co widzę i o ile się nie mylę, to nie Dumfries, a właśnie Alaba, Austriak, który grał w Austrii Wiedeń. Później przeniósł się do Bayernu Monachium. Był jeszcze na wypożyczeniu w Hoffenheim, czyli trzy kluby w jego karierze. Uff, także moi drodzy, dajcie mi 3 sekundki, poukładam sobie to i pokażę wam jak wygląda wyjściowa 11 klubowiczów. Zaraz wracam. Klubowicze. Ok, moi drodzy, i ostatecznie udało się wykręcić 186 draft, 95 zgrania, 91 oceny. Tak prezentuje się właśnie wyjściowa 11, ale na pewno przed rozpoczęciem meczu będę ją zmieniał, no bo Lehmann na środku obrony to nie jest dobry pomysł. Chyba wprowadzę w jego miejsce Alabę i też nie wiem, czy Mbappé nie wejdzie od razu za Suareza. Także pokażcie skład przeciwnika. Tak jest, moi drodzy, zobaczmy kto to będzie, kim on będzie grał. 2, 4, 5 ikon, ale jaki tu jest skład? Hulit, Lineker, Pele, Zanetti i Yashin. Zróbmy swoje zmiany i grajmy. Tu na Mbappé, piłeczka. Mbappé! 1-0! To jest Kylian Mbappé. To ty! Tak jest! Rozpoczynamy. Dlaczego aż tak to oddałeś? No, Sergio! Jak my takich sytuacji nie wykorzystujemy, to wiecie, co się tu może wydarzyć. No przecież to trzeba strzelać na miłość boską. Nic tu nie pomaga. Gigsik, Gigsik i Supek do bitka. 2-0. Tam już powinna być bramka wcześniej. Ale oczywiście musiał być Supek. Artur teraz rozpoczyna strzelanie w drugiej połowie. Piękna piłka do Besta. Dojdzie, dojdzie. Co on tu robi bramkarzem? Co on tu robi bramkarzem? Cyk, na pustą. Dziękuję, 3-0. Tak to się robi. Ryan Giggs. Gdzie on tam wyszedł tym bramkarzem w pole? To mnie w sumie nie interesuje, bo interesuje mnie to, że 3-0 i przeciwnik chyba podziękował za dalszą część tego spotkania. Tak jest. Po pierwszej szalonej połowie, w drugiej pełna dominacja z naszej strony i wygrywamy. No to pokażcie przeciwnika w drugiej rundzie. Ulala, 191, 4 ikony, 2 zawodników Toty, De Gea, jak ja nie lubię na niego grać. Znowu jest Van Dijk, Hulit, Sokrates, Del Piero, Aubameyang jeszcze na skrzydle. Grajmy, grajmy moi drodzy, cieszmy się z gry. Czyżby po pierwszej akcji moglibyśmy strzelić bramkę? Bernardo Silva, Giggs. Czy to był chyba Best? To był George Best, ale... Mieliśmy strzelić po pierwszej akcji, strzelamy 1-0, druga minuta, przymierzył z pierwszej piłki, tu Van Dijk podbił, ale bez namysłu strzelił i prowadzimy. Mbappé, Artur, i Supek do bitka, 2-0, Kylian Mbappé, dziękuję. Piękna piłka do Arturka. I pięknie to rozgrywają panowie, pięknie to rozgrywają. Mbappé, Supek i gol, 3-0. Kolejny Supek, piłka wróciła i tym razem Bernardo Silva dobija mojego przeciwnika. Oj, tutaj idzie akcja i jest 3-1, kick off glitch oczywiście, jak żeby inaczej. Piękna piłka, Beścik. Samo okno, George Best, 4-1. Ależ to urwał teraz niesamowicie. W sumie tak jak rozpoczął tą połowę, tak ją kończy. I pyk. Pyk, pyk, pyk. 5-1, tym razem Ryan Giggs. Ależ rozpoczynamy drugą część spotkania. Tak troszeczkę sobie popykałem, mówię, a spróbuję uderzyć z takiego ostrzejszego kąta. I wpadło po ziemi. Zobaczmy. Lekko zakręcił, podkręcił po drugim supeczku i De Gea 5. raz musiał wyciągać piłkę z bramki. Brameczkę to już nie puści, dużo puścił w tym spotkaniu, ale chyba nie aż takie. Sergio, nawet Busquets! 6-1 po bramce Sergio Busquetsa, ale co zrobił mój przeciwnik? Troszkę się chciał zabawić, no a taka zabawa ze zwykłym kibicem kończy się w taki sposób. Zobaczmy przejęcie, mówię, a niech uderzy. I uderzył fantastycznie. 6-1. Supek, ale był spalony. Ajajajajajajaj. Wyjazd. Aj, teraz niestety ukąsił Aurier. 6-2. I robią się nerwy, jest niebezpiecznie. Dobra, to już chyba powinien być koniec tego spotkania. No umówmy się, która już jest minuta, panie sędzio. Koniec! Koniec drugiego spotkania w tym drafcie. Wygrywamy 6-2. Także pokażcie kolejnego przeciwnika. I moi drodzy, jak tym razem będzie wyglądał skład? 192. Znowu ten De Gea. Jest Van Dijk, Champions League 94, Maradona, Sokrates, Desai, a z przodu Rashford z Griezmannem. Jest się kogo obawiać, ale mnie też trzeba się obawiać. Lecimy z tym spotkaniem. Dobrze rozgrywają piłkę, dobrze rozgrywają piłkę. Silva, 1-0, szczurek po ziemi i fantastycznie, fantastycznie. 15 minuta na zegarze i prowadzimy. Nie, nie, nie. Tak, 1-1. No niestety przeciwnik zaczął mnie tutaj rozmajstrowywać niesamowicie i doprowadza do wyrównania 1-1. Ojojoj, ojojoj, Maradona, 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 Maradona. 2-1 przegrywamy, a prowadziliśmy. Sokrates strzelcem bramki, dogrywa Maradona. Już widziałem, jak tam został jeden obrońca w środku, że wystarczy dobra wrzutka. A mój przeciwnik dobrze gra to i dobrze wrzucił. Bernardo! Jest wyrównanie ponowne 2-2. Także nie ma to tamto, nie poddajemy się, moi drodzy. Lecimy dalej. Oj, oj, oj. Serio, naprawdę, po takiej bramce. Przecież ten Maradona to tam się potykał o tą piłkę jak nie wiem. Przegrywamy, 2-3, lecimy dalej. Ale ja postaram się robić wszystko, żeby najpierw doprowadzić do wyrównania, a później może przechylić tą szalę zwycięstwa na swoją korzyść. No, pół! 3-3! Tym razem Best! Tak jak powiedziałem, tak zrobiłem. Wyrównanie już jest. No, no, no. Pół! 4-3! Tak jest, tak jest. Jak powiedziałem, tak zrobiłem. No, zwykły kibic, słowny człowiek. Niebezpiecznie, niebezpiecznie. I jest wyrównanie 4-4, 15 minut do zakończenia. Brand TOTS ładuje nam bramkę. Julian. No. Jest 5-4. 5-4. Kolejny raz na prowadzeniu. A bramka Kyliana Mbappé. Szalone to trzecie spotkanie. Uwaga, wybić. No niestety nie udało się wybić, a Virgil van Dijk ładuje bramkę na 5-5. Dobrze, pięknie. Koniec, moi drodzy, koniec w 90 minutach. 5-5. Także tego fantastycznego spotkania to jeszcze nie jest koniec, bo czeka nas dogrywka. Piękna piłka do Giggsa. Giggsik wrzuci, no! Supek, dobitka, obok. Pff. Dobra piłka, Bernardo, supek, kurde no, jak tak można? Jak tak można i dlaczego? Dobra piłka, Mbappé, Mbappé, pyr. Gol, gol, 6-5, 6-5, 115 minuta spotkania. Bernardo Silva, Mbappé poczekał, podał w tempo. Jest bramka, jest prowadzenie. Kolejne prowadzenie w tym spotkaniu na pustą bramkę. Teraz nie wiem, atak, obrona całą rodziną i bronimy. Będzie nasza, będzie nasza. Dobrze, gdzie ty wychodzisz? Koniec! Koniec tego spotkania, moi drodzy. Ależ to był mecz. To był mecz godny finału. Aż strach pomyśleć, co się będzie działo tam. No, jestem w formie niezłej, trzeba przyznać. No to pokażcie skład ostatniego przeciwnika. I oto jest, moi drodzy, skład ostatniego przeciwnika. 190, Toty Modric, Yashin Ikona, z przodu Hazard, Aubameyang, Sterling. W środku, no jest się kogo bawiać, naprawdę. No ale to jest finał, wszystko się tutaj może zdarzyć. Jak już powiedziałem, wygrałem ten trzeci mecz, a dla mnie to był finał. To już jest taki bonus. Dobra wrzutka. No, no. Yashin. Po raz nie wiem, który Yashin. To była naprawdę chyba najlepsza okazja w tym spotkaniu. A co do okazji, to mój przeciwnik nie miał ich zbyt wiele. Nawet nie wiem, czy miał jakąkolwiek. Zaraz się przekonamy. 0 strzałów. No moi drodzy, zobaczcie na te statystyki. Mbappé. No nie wierzę, że to poprzeczka. I kontra, kontra, nie ma kontry, będzie kolejna dogrywka, moi drodzy. Słabo, słabo, mój przeciwnik, 1 strzał celny, ja 11, ogólnie on 4. Lećmy z tą dogrywką. Oj, ale słabo, tu Carvajal. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie. Masakra, co zrobił Daniel Carvajal? Jeden, chyba najgroźniejszy, jedyna akcja w ogóle, jakaś taki mój głupi błąd. I przegrywamy. Idziesz, idziesz, Mbappé. Mbappé. No. Dlaczego nie w bramkę? Ja nie rozumiem, z tak bliska. Mbappé, Mbappé! Oczywiście obok bramki, przegrywamy 1-0. Tyle powiem na temat tego, co tutaj się wydarzyło. Zdecydowanie najsłabszy mecz ze wszystkich czterech. Ale oprócz tego, co dostaniemy za drafta, to jeszcze mam gwarantowanego TOTS-a z Ligi Holenderskiej. Także jako pierwszy, Jesus Navas. Mascherano! No to na pocieszenie piłkarz TOTS Ligi Holenderskiej. I zobaczmy, kogo nam tutaj dadzą. Co to będzie za piłkarz? Będzie walkout, będzie niebieska flara, będą ekrany, a na ekranach flaga Holandii, SPD, Ajax i bardzo dobry traf. De Jong 9-5. Bardzo się cieszę. Bardzo dobry. Zobaczcie na statystyki tego zawodnika. Brawo, 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 brawo. Naprawdę, szacuneczek. I moi drodzy, ten draft się zakończył. Ależ to były spotkania, ależ to były emocje. Chyba najbardziej takie emocjonujące to trzecie spotkanie, w którym ostatecznie udało się wygrać. A ta czwarta runda, czyli bonus. No niestety do zapomnienia całkowitego. 1-0 wygrał mój przeciwnik. W paczkach za draft nikt szczególny, ale w TOTS-ie z Ligi Holenderskiej Luke de Jong, także jest ok. No i tyle, dajcie znać w komentarzu swoją propozycję odnośnie tego, co robimy za tydzień. Nie zapomnijcie również łapkować tych, które wam się podobają. No i cóż, życzę miłego dnia i widzimy się w kolejnym odcinku, który już w czwartek o 15:30. Do zobaczenia!